Dzień dobry Państwu. Może mównicę zostawimy na inną okazję, a nasze dzisiejsze spotkanie będziemy prowadzić z tego miejsca. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Zakochani w Tarnowie. Kolejnym, jako że ta inicjatywa składa się z kilku segmentów. Przede wszystkim jest podzielona informacja dla tych, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach. Jest podzielona na cztery części zgodnie z porami roku. Jak łatwo się domyślić, my uczestniczymy w wiosennej rundzie spotkań Zakochanych w Tarnowie. Dlaczego Zakochani w Tarnowie? Po pierwsze dlatego, że inicjatorzy tego przedsięwzięcia, Stowarzyszenie Kanon w Tarnowie, a ściślej Dariusz Znotkowski i jego małżonka Iwona, wymyślili, że warto się zająć problemem miłości, która jest fundamentem naszego życia. Jak mówi Pismo Święte, miłość jest najważniejsza. Warto więc jej poświęcić więcej niż zwykle uwagi, dlatego że jest to zjawisko, które można z różnych punktów widzenia naświetlać, badać, oglądać. Mieliśmy tego przejawy już w tym tygodniu, jako że w czwartek odbyło się pierwsze spotkanie i w Mościckiej Fundacji Kultury, a ściśle w Centrum Sztuki Mościce, obejrzeliśmy szkolny spektakl pod tytułem Miłość zapisana w pamiętniku, gdzie młodzież szkolna z czwartego liceum i zespołu szkół technicznych przygotowała spektakl oparty na pamiętniku Marii Gąsowskiej, opisującej swoje uczucie do Kazimierza Twardowskiego, wówczas nastoletniego młodzieńca, później najwybitniejszego polskiego filozofa, o którym mało kto z nas wiedział, że był związany z Tarnowem. Wczoraj z kolei odbyła się jak gdyby główna część tej idei, wielkie spotkanie w Tarnowskim Teatrze, gdzie mogliśmy na scenie obejrzeć i kabaret Mumio, i zespół Mąk, i Tomasza Zubilewicza, popularnego prezentera Pogody TVN-u, i Antoniego Sypka, tarnowskiego historyka. I poruszaliśmy się również po tym obszarze, który nazwalibyśmy miłością. I dzisiaj uczestniczymy w tym momencie w trzeciej odsłonie tego przedsięwzięcia Zakochani w Tarnowie, runda wiosenna. Dzisiaj, korzystając z gościnnych podwojów auli PWSZ, będziemy mieli okazję zobaczyć dokumentalny film polski pod tytułem Epidemia Miłości. Film powstał w 2008 roku. Jego twórcą jest Maciej Piwowarczuk. Cóż takiego na tym filmie zobaczymy, że Dariusz zdecydował się go włączyć do programu? Myślę, że była to bardzo ciekawa decyzja, albowiem film opowiada o miłościach, o małżeństwach zawieranych podczas powstania warszawskiego, tragicznego zrywu patriotycznego ludności warszawskiej i tego wszystkiego, co wiemy już o powstaniu. Właściwie na ten temat już powstały tomy analiz powieści i filmy nawet, ale Maciej Piwowarczuk dostrzegł wątek, który nie został jeszcze wyeksploatowany. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowej prezentacji filmu, pozwolę sobie zaprosić tutaj na scenę reżysera filmu. We własnej osobie, jak widzimy, człowiek młody, są... Ja nie tylko tak wyglądam, to jest mój problem. Ale w momencie, kiedy realizowałeś swój film, miałeś 30 lat, a to jest, myślę, wbrew powszechnemu twierdzeniu, że młodzi ludzie nie interesują się historią, przeszłością, patriotyzmem. Ja się całkowicie zgadzam z tym twierdzeniem. Młodzi ludzie, którzy mają teraz 26, 25, 24, 20 lat, nie interesują się historią. Ja jeszcze się załapałem na to pokolenie, kiedy chodziłem do szkoły PRL-u i jakby zainteresowanie historią było obowiązkowe z tego powodu, że
historii praktycznie nie było, więc ona była w domu, ona była na spotkaniach u rodziców i się to wszystko śledziło, te wszystkie dyskusje wieczorne w drugiej połowie lat 80. I w którymś momencie zdecydowałeś się na realizację filmu. I tak powstał film Epidemia Miłości o małżeństwach zawieranych w czasie powstania. Pojęcie epidemii kojarzy się z jakąś mnogością, ogromną ilością. Czy to możliwe, że w czasie powstania było tych małżeństw więcej niż kilkanaście, kilkadziesiąt? Tak, to jest możliwe, ale epidemia też się kojarzy z chorobą. Tak, to znaczy nie ma epidemii bez rozwoju, rozchodzenia się wirusa. I to mamy, o tym opowiada ten film, bo mamy osobę, która wzięła ślub o godzinie 12 czy 11, już nie pamiętam, 1 sierpnia i z wesela poszła na barykadę walczyć i zostawiła swoją małżonkę na przyjęciu weselnym, a potem, to zobaczą Państwo, ale też mamy osobę, która bierze ślub na kilka godzin przed opuszczeniem Warszawy. I tak więc mamy ten punkt zero, ten pierwszy przypadek epidemii został namierzony przeze mnie i przez moich przyjaciół, z którymi robiłem ten film. I też został namierzony ten ostatni przypadek. A co definicję epidemii poprzez liczbę zakażeń, to tak, było ich bardzo dużo. Ja pamiętam, że jak trafiłem na pierwszy opis, drugi, trzeci, czwarty w literaturze, we wspomnieniach powstańców, że ktoś był świadkiem ślubu albo brał udział w ślubie, bo też takie przekazy są, jak na przykład Jana Nowaka Jeziorańskiego w jego wspomnieniach czy filmach o nim ten wątek się pojawia. To zadałem sobie ten trud, że poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie i poprosiłem o sprawdzenie, ile tych ślubów mogło być. No i wyszło, że oni wiedzą o 256 przypadkach. Czyli ta liczba bierze się stąd, że w czasie oczywiście powstania warszawskiego dokumentacja Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nie była prowadzona, ale ludzie wracali po powstaniu do miasta i wtedy zgłaszali się, że wziąłem ślub, bo ksiądz powstańczy, kapelan pieczętował, podpisywał, że tego i tego dnia w takim i takim mieszkaniu, czy w takiej i takiej kaplicy, czy na takim i takim podwórku, pod taką i taką kapliczką odbył się ślub. I ludzie wracali do miasta i się zgłaszali. Oczywiście dramat Warszawy polega na tym, że dużo osób nie wróciło, albo ślub trwał, znaczy małżeństwo trwało bardzo krótko z powodów tego, że on na przykład trafił do obozu koncentracyjnego, już go nie przeżył. Więc potem często jest tak, że ta wdowa nie zgłaszała się, bo chciała rozpocząć jako 20-letnia dziewczyna, chciała rozpocząć życie na nowo. Tak? I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, co na pewno Państwo zobaczą, to pojęcie epidemii miłości to nie jest tylko pojęcie związane dla pary, ludzi. To jest pojęcie też, którym ja zdefiniowałem powstanie warszawskie. Tak? Bo cały pomysł na film wziął się stąd, może ja za dużo mówię, bo... Pomysł na film wziął się stąd, że ja sobie zadałem pytanie o to, po co i dlaczego wybuchło to powstanie warszawskie. Tak? No i doszedłem do wniosku, że chyba było trzeba być chorym z patriotyzmu, chorym z miłości do ojczyzny, żeby zdecydować się na tak kuriozalny, tak niewyobrażalny dla mnie urodzonego w 78 roku człowieka czyn. Tak? Jak wyjście na ulicę miasta i próbowanie go podjęcie próby opanowania go i liczenia na to, że utrzymamy to miasto do końca wojny. Oni oczywiście liczyli, że ona się nie skończy w maju 45 roku, tylko że się skończy we wrześniu, październiku 44. Mówisz 256 udokumentowanych małżeństw, ale jest możliwe, że tych małżeństw było więcej, skoro... Z pewnością. Tak. No to z tego mi wychodzi, że jeśli powstanie trwało 63 dni, to średnio dziennie zawierano około 5 małżeństw. Jakby tak powiedzieć, były dni lepsze, były dni gorsze dla pracy kapelanów pod tym względem. Kapelanie spędzali na posłudze chorych, odwiedzając piwnice, odwiedzając, szukając po prostu rannych i udzielając im ostatniego namaszczenia i gro czasu na pochówkach. Tak? Jakby te śluby pojawiały się przy okazji głównie jednak niedziel, czy na przykład świąt, ale też mamy takie przypadki, że w
w obawie o życie szybko szukano kapelana, albo w obawie o to, że teraz dzisiaj dostałem przepustkę, tak, mam te kilka godzin wolnych i mogę wziąć ten ślub. I wtedy też szukano, tak? Znaczy to nie było tak, że szykowano ślub i wesele na sobotę. Niesamowite. Myślę, że to wzbudza nasze zaciekawienie. Będziemy zainteresowani, oglądać film. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że po projekcji się spotkamy. A na scenę jeszcze poproszę... proszę Państwa, 5 ślubów dziennie w czasie wojny, w czasie powstania. Jestem pod wrażeniem i myślę, że to jest nowa jakość, nowa informacja. Ten film poszerzy naszą wiedzę na temat powstania warszawskiego. A jeśli już chcemy się przyglądać miłości, chcemy badać to uczucie z różnych punktów widzenia, to sądzę, że ten film dostarczy nam wielu ciekawych impulsów. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu Epidemia Miłości z 2008 roku, a po projekcji na spotkanie z reżyserem Maciejem Piwowarczukiem. Dziękuję bardzo. Epidemia miłości. Obejrzeliśmy film Macieja Piwowarczuka.